Jesteśmy w Biedronce. Na chwilę weszliśmy tylko po banany i Coca-Colę. I co? Witajcie. Słuchajcie, wyskoczyliśmy szybko do skrytki pocztowej. Do skrytki pocztowej po jakąś niespodziankę, która dostaliśmy informację, że na nas czeka, więc wyskoczyliśmy, ale wiedzieliśmy, że złapie nas deszcz. No ale jakoś zdążyliśmy tylko już tutaj przed domem, jak wracaliśmy, to zaczęło padać, jeszcze po drodze byliśmy w Biedronce i co? Leje, po prostu leje niemiłosiernie. Ja przyjechaliśmy teraz, to się teraz wykąpałam, bo rano już stwierdziłam, że nie będę, bo będę musiała suszyć włosy, a nie chcę suszyć włosów. I teraz przyszłam sobie nałożyć jakąś maseczkę i chciałabym jakąś oczyszczającą. Tutaj mam moją szufladkę w toaletce i tak patrzę, jakie ja mam tutaj jeszcze skarby. Jakie ja mam skarby? I wydaje mi się, że jeśli chodzi o oczyszczające, oczyszcza i podwójnie nawilża, czyli to jest taka, to jeszcze sobie ją użyję, mam dwie takie, jedna i druga. Mam dwie, także to jest tak, jedna część na policzki, a druga tutaj na strefę T, więc czym prędzej rozdzielę te maseczki, czym prędzej trzeba to zrobić. Tak mi się chce spać przez tą pogodę, wypiłam kawę, ale... Oj, nie wzięłam nożyczek, ale okej. I teraz tak, sobie je otworzę, żeby później nie walczyć. I zaraz oczywiście, jak sobie nałożę maseczkę, za chwilę Wam pokażę, po prostu otworzę tą przesyłkę, która na nas czekała. Bo już nie mogę się doczekać, ale najpierw chciałam zwyczajnie w świecie sobie nałożyć maseczkę. I teraz ta jest szara na strefę T, więc jedziemy z tym koksem, jak ja to mówię, wiecie, nie? Cały czas ja mówię, jedziemy z tym koksem, ale jedziemy, bo ostatnio tyle mam wyprysków, zresztą widzicie, nie? Tutaj, nie wiem w ogóle, tutaj muszę oczyścić cerę, bo mi coś nie chce współpracować ze mną. No a tak wyglądać ja nie chcę. No specjalnie do sklepu bym po maseczkę nie jechała, że mam. Ja w Auchan to kupowałam, to jest dla Auchan. Patrzcie, pojechałam tutaj szarą, nie? Z przyzwyczajenia. No wiecie co, zresztą może ja sobie walnę na całą twarz oczyszczającą. Bo przecież ja mam wszędzie wypryski. A jutro sobie położę tą nawilżającą na policzki. No i to będzie dobra decyzja. Bo
Przecież wszędzie mnie wysypało, to sobie po prostu nie będę nawilżać, tylko będę oczyszczać dzisiaj. A jutro nawilżę. Dla kontrastu. Co za pogoda. Słuchajcie, ja wczoraj wróciłam. Wróciłam od rodziców, bo przyjechał mój brat z Norwegii, mój brat bliźniak, ze swoją dziewczyną. No i byliśmy na weekend u rodziców naszych, mojego i mojego, moich i mojego brata. No i wróciłam w poniedziałek pociągiem, no bo Artur był zajęty i nie będę go specjalnie ciągać, więc wróciłam sobie pociągiem, bo wiecie, no jak gdybym może wracała w niedzielę, to jeszcze Artur by po mnie przyjechał, ale tak to nie, nie będę go. Stwierdziłam, że sobie wrócę. Miałam o 13 pociąg i po prostu sobie wróciłam pociągiem. Nie ma problemu, bo się nie jedzie długo. 50 minut i byłam z powrotem. Także luz. No, i będę miała maseczkę. Maseczkę oczyszczającą na całą twarz, gdyż po prostu sytuacja wygląda następująco, że no nie wiem, co się dzieje, ale zaczekajcie, zaraz wrócę, idę sobie palca umyć. Słuchajcie, chciałam Wam w ogóle pokazać taki balsam. Fajny balsam, słuchajcie, jeśli ktoś z Was nie lubi jakichś mocnych zapachów, jeśli chodzi o balsam, to Wam ten polecam. Ten jest taki bardzo delikatny, bardzo łagodny w zapachu. Naprawdę, jeśli jesteście niezbyt chętni do zakupu jakichś takich balsamów, które są jakieś perfumowane, takie mocne, ostre, to ten jest bardzo łagodny, bardzo delikatny. Także bardzo Wam polecam. No. I co? Dzisiaj nie mam za bardzo jakichś wielkich planów, dlatego że tak, wyjść i tak nigdzie się nie da, bo pada cały czas niemiłosiernie. Jestem jakby dzisiaj nastawiona na wykonanie kilku telefonów. Muszę poszukać jeszcze jednej atrakcji na ślub, bo już wstępnie miałam tą atrakcję, ale się okazało, że to jest... W ogóle nie kalkuluje się przyjazd, dlatego że ta atrakcja jest z daleka i w ogóle nie, to się nie, w ogóle mija z celem, żeby kogoś fatygować i gdzieś tam płacić za przyjazd, gdzie przyjazd o wiele droższy by był niż cała atrakcja. Nie mogę tutaj... O. Dobra, no także wiecie, no trzeba też to robić z głową i dzisiaj będę szukać no, tej atrakcji. Artura teraz nie ma w domu, może jak wróci, to już będę miała coś poszukane, jak wróci, bo też ma wrócić za jakąś godzinę, to Wam pokażę tą niespodziankę, bo chciałam też na niego poczekać z tym, nie będę sama tego otwierała, bo uważam, że fajne jest takie otwieranie wspólne, bo jest to przesyłka tak jakby, no zawsze otwieramy razem, więc jest to niespodzianka dla nas, więc będę otwierała razem z Arturem. No, a tymczasem się żegnam i widzimy się później, jak już zmyję twarz, trochę włosy mi się podsuszą, to wtedy przestępuję do, za jakąś godzinę do otwierania paczki, znaczy koperty, a teraz idę szukać atrakcji na ślub. Do później. Hej! Dzień dobry, cześć. Artur wrócił, więc zgodnie z obietnicą, ja już maseczka zmyta, krem tylko położyłam i
wiecie, włosy mam wysuszone. Także przychodzimy do Was z przesyłką, którą otrzymaliśmy. Nadawca jest tutaj z tej strony, ale są pełne dane, więc nie będę pokazywała. Ja wiem, kto to wysłał, w sensie, jeśli chodzi o nick. Więc dobra, otwieramy, bo już nie mogę się doczekać. Od razu Artura porwałam w drzwiach, żeby otwierać, więc otwieram nożyczkami ładnie, żeby się nic nie stało. Co tam u Was? Jak żyjecie? Dobrze? Wszystko? Oprócz tego, że pada deszcz non stop, to wszystko dobrze. Jeśli na jakichś czasach jesteście, chcecie, żebyśmy kogoś pozdrowili z Was, to odzywajcie się, mówcie. Jest koperta i jeszcze jedna koperta w środku. Ojej. To jakoś tak, żeby chyba zabezpieczone było ostro. Profesjonalnie. Profesjonalnie. To może kotku wzdłuż tak przepnij tutaj, tak? Ja chciałam. Żeby nie wyrwać. Dobra. Tak jest ułożone. Profesjonalnie. Tak, profesjonalnie. Mhm. Oj. Dobra. Jeszcze jedna. Koperta. To jest coś grubo. Jezu, ja widzę coś kolorowego. Ojej. Muszę to powoli. Żeby się nie rozsypało. Żeby nic na podłogę nie spadło. Pojęta. Ojej. Mój Boże. Ale dobroci. Dobra, zaczynamy od tego, co najbardziej kolorowe. Ojej. Ile tego? Ojej. Niemożliwe. Same dobro. Jest napisane? Bo nie mogę się doczytać. Próbki. Próbki Avon, ponieważ jestem konsultantem. Pozdrawiam, mam nadzieję, że się przydadzą. Mieszka już się smeruje, idzie. O Boże! Piękny. Od serduszka. Ojeju. Od serduszka takie. Zobaczcie, to jest zręcznie zrobione. No. Sama zrobiłam. Wow. Nie wierzę. Popatrzcie. Ty sobie to wyobrażasz? Zobaczcie. To jest taki balon. Kartka chyba. Ojej, faktycznie. Nie? To balon. Tak, a w środku. Albo. A nie! Kształt. Balon i serce. Tutaj wygląda jak balon, a tutaj jak serce. Miłość jest wieczna. W dniu ślubu. Zobaczcie. Kartka, matko. Ojej, serduszka. A co tutaj jest? Ale takie piekło nie było. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Jej, ale się napracowała. Z okazji ślubu życzę wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, miłości, szczęścia i spełnienia marzeń. I długiego życia w szczęściu samych pogodnych dni. Życzę Maria wraz z mężem i dziećmi. Bardzo dziękuję. Kochamy Was, no, coś pięknego, wiecie co? Nie, no po prostu nie wiem w ogóle co mam powiedzieć. Ale to jest jeszcze nie wszystko. O matko. O matko. Ty to widzisz? A czy my to możemy czytać? No chyba nie. Na wizji czy nie? Czy nie wiem, czy sobie by ktoś... Chyba by sobie ktoś nie życzył, ale zobaczcie. Ale co tu jest napisane, że można czytać? Co to jest napisane? Ale to też jest ręcznie zrobione, zobaczcie. Ale tu można czytać to czy nie? Marlena i Artur. Hmm. Zaraz powiem. Zobaczcie. To jest cały zeszycik. Dla nas. 100 powodów, dla których po prostu Was uwielbiam, szanuję i polecam oglądać Państwa kanał na YouTube. I ta kartka z okazji dnia ślubu w kształcie serca, no coś pięknego. A teraz jeszcze, jeju, tu jeszcze są skarby. Drobny upominek dla Pani Marleny. Boże.
Nie wiem, serce mi normalnie wali. Jestem. Milion sotolotka. Jestem po prostu tak zszokowana, że mój szok chyba się będzie długo utrzymywał. Boże. Ojej. To są kolczyki, tylko że ja nie mam, tylko że ja nie noszę kolczyków. A ty nie masz uszu przybitych? No. Miałam kiedyś jako dziecko, ale mi wszystko zarosło. Ale zobaczcie, mogę wam pokazać. Nie masz uszu, nie masz uszu przybitych. Zobaczcie. Takie kolczyki. No śliczne, no dziękuję, co mogę powiedzieć. Chyba będę miała powód, żeby zacząć w ogóle coś robić, jak uszy ja tutaj... Tak. Przepraszam, ale sobie tylko delikatnie, wiecie, zaschło mi Coca-Cola. Dziękuję. Delikatnie, tylko tak. List do pani Marleny i pana Artura, także słuchajcie, no listu to ja tutaj czytać nie będę. Na pewno nie, no bo listu się nie czyta, to co wam przeczytałam, to przeczytałam. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, że przeczytałam, ale to jest tak coś pięknego, że... To zostaw kotki tak, i list przeczytamy kiedy indziej. List sobie zaraz przeczytamy. To Jota tutaj. Nie tutaj. No i jeszcze wam pokażę tutaj właśnie co z Avonu. Jakie próbki w ogóle, ile? Jeju. O matko, maseczka 15-minutowa, taka w płachcie, słuchajcie. Z Planet Spa. Tak, taka seria z Avonu. Płachcie. Z Planet Spa. Powiem szczerze, no może to jest nie do uwierzenia, ale jeszcze żadnej takiej maseczki w płachcie nie miałam, więc bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. W płachcie. Tak. Słuchajcie, krem taki. Chodź jeszcze raz. I jeszcze jeden, ale troszeczkę inny, bo to jest na dzień, a to jest na noc. A jeszcze jedno. Tak. Taki. Z Eniu. I jeszcze jeden. Taki. To są takie... takie próbki. A mi mruczy tutaj. I jeszcze. A możesz jego też pokazać, tak? No. Patrzcie, tak. Myszka też jego pokazuje, tak. Tak, nie, on nie lubi. Ojej, no. Taki. I taki. Maska. Tak dokładnie nie czytam, co to jest. Później się ze wszystkim zapoznam, wszystko przeczytam. Bo tutaj po polsku nie jest. Maska oczyszczająca ziaja. O! O, widzicie? I maska oczyszczająca. Teraz dzisiaj zużyłam, będę miała nową. Widzicie, jak fajnie. Dziękuję. Ja bardzo lubię tą maseczkę z ziaji. Chyba mi się wydaje, że może widziałaś, albo może twój mąż widział, albo może... Razem widzieliście, że miałam tą maseczkę już kilka razy i bardzo ją lubiłam. Ślicznie. Och, nie wiem co powiedzieć, no idziemy czytać te 100 punktów jeszcze do końca i idziemy przeczytać list, bo list jest bardzo długi. Słuchajcie, no chciałam... No naprawdę. Chciałam powiedzieć, że Maria, nie wiem jak twój mąż ma na imię i dzieci, ale no serdecznie pozdrawiamy w każdym razie. Maria z mężem i z dziećmi są z Włocławka. No i... Idziemy czytać. Pozdrawiamy też Włocławek. O, jaki długi list. No nawet masz swój Instagram, ale oczywiście ja cię kojarzę. Zresztą Artur też. Tak. No nic, słuchajcie. Piękny list. Bardzo dziękujemy. Piękne prezenty. Piękne. Bardzo dziękujemy. No, szczęśliwe chwile. Nawet nie wiem co powiedzieć. W ogóle się nie spodziewaliśmy takich upominków. Te 100 punktów jest naprawdę. Oczywiście wiecie, że my mamy duży dystans do siebie. Ja to zawsze powtarzam. I oczywiście za nic w świecie
byśmy się za nic nie obrazili. Jest to tak wszystko z poczuciem humoru napisane i tyle was to kosztowało myślenia, pracy i naprawdę... I to jest dużo pisania, Myszko. No mówię pracy, zobacz, przecież to jest, wiesz jakie to jest wykonanie, ile to musiało trwać w ogóle. Tak, i obklejenie tego. No. I projekt w ogóle, wiesz, to tu są takie serduszka z takiego czegoś. Słuchajcie, bardzo dziękujemy, już nie wiem w ogóle co powiedzieć. Idziemy czytać dalej, idziemy czytać list i... Cóż, serdecznie pozdrawiamy. A jakby ktoś nie wiedział, co to płachta, bo ja się teraz dowiedziałem. To jest taka maska na twarz. No, taka maska. Jakiś materiał to jest i tam jest chyba jakiś preparat tym. Tak. Tym, i to się nakłada na twarz. Tak. I to się trzyma 15 minut. Tak. I potem... I potem się ściąga. I potem tak się uśmiecha. Tak się uśmiecha. Potem trzeba się uśmiechać. O, tak, tak. Nawet nie wiedziałam, że wyszły z Avonu te maski o. Takie. I potem jest taka uśmiechnięta pani. No dobrze. To co? Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ogromnie dziękujemy. Po prostu tak, że nie mam słów. I do następnego. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego, wszystkiego naj. Pa, pa. Kłaniamy się. Pozdrawiamy. Cześć. Słuchajcie, przeczytaliśmy 100 powodów i przeczytaliśmy list i w liście jest napisane, żeby nie czytać ani listu, no to o tym nawet bym nie pomyślała, ale też żeby nie czytać 100 powodów, także podejrzewam, że jeśli chodzi o kartkę, to nie będzie miała nasza Wicka nic przeciwko temu, ale 100 powodów nie będę czytała, to zachowamy tylko dla siebie i list też zachowamy tylko dla siebie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco. Życzymy wszystkiego dobrego. Pa, pa.